Siemaneczko moi drodzy widzowie, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Kacper, witam was w drodze do gwiazd na moim kanale. Teraz albo nigdy, teraz albo za sezon, albo w następnym sezonie możemy zrobić awans, mam nadzieję, że uda się nam to. No i co, startujemy. O kur, to jest szósta liga ludziska. A dzika jak dzika, no ale ja się go nie boję. Kun dograja, jajajaj. Suarez tymczasem, Suarez do Neymara. Neymar, zwłaszcza że te karty są teraz pieruńsko tanie, jak na kogoś kto ma w chuj hajsu. O, taki napad mieć, MSN. Jest coś pięknego, Messi, Messi! Ło, kifart! Wstawaj, wstawaj! No nie! Ło! Ja pierniczę! No my tutaj ani sztycha nie robimy. I nie sta... Ładan! Kurde! Daj piłkę do Milika, Milik! Rozpędza się, goni go marszy rano, ale Milik mu ucieknie. Jeszcze raz zrobi to w taki sam sposób. Milik, Milik, Milik do Pawłowskiego, Pawłowski! Dobij to! Ja pierniczę, mógłbym mu znowu zrobić sweetie. Zospalony raczej był. Kun. Do Milika. Milik. Milik! Ja pierniczę, poprzeczka! O kurde! Że ci to nie weszło, ta poprzeczka. Koniec pierwszej połowy, jest naprawdę bardzo, ale to bardzo ciężko. Jeżeli nie wygram tego meczu, no to cóż, no... Tak się może zdarzyć, no rywal ma po prostu skład z kosmosu. Milik, Milik! Poprzeczka znowu! Pawłowski, nie wierzę! Dwie poprzeczki w tym meczu, no! Dawaj, Masturia pier... A się podpaliłem jak szczerbaty na suchary. Znaczy z butów. Z butami też może. Piłka na Pawłowskiego. Pawłowski. Piłka na Milika. Milik! Ja pierdzielę, no już kurde bliżej chyba nie będę zdobycia tej bramki. Akahoshi, aj. Messi. Tutaj kurczę uruchomił Griezmana. Griezmann. Griezmann, nie możemy mu dać strzelić, Griezmann! Nie, nie, nie może! O ja pierdzielę, przerywaj to! Adam! Wyjazd, wyjazd, ja pierdzielę! Kurde, panowie! Nie, nie! Nie mogę! Nie mogę! Cholera jasna, nie mogę. Ostatnia sekunda dosłownie meczu. Sędzia teraz mecz skończy zapewne. Dawaj Kun, jeszcze możesz coś tutaj zdziałać. Koniec meczu, nie wiesz. Drugi sezon z rzędu utrzymanie. Niestety. Moi drodzy, z uwagi na to, że mamy 11 punktów po tym, jak udało nam się utrzymać, niestety, mieliśmy awansować, to możemy wymienić sobie zawodnika i tak też właśnie się stanie. A Jose Crespo dziękuję za 21 rozegranych meczy i tylko jedną czerwoną kartkę. Mianowicie zastąpi go zawodnik, który będzie pasował nam bardziej lub mniej do zgrania, aczkolwiek z nowymi siedzącymi zawodnikami będzie pasował w 100%. Edgar Ije, czy jakoś tak się to czyta. 1,80 m wzrostu, nie za wysoki, niska pracowitość w ataku, wysoka w obronie, bardzo to mi się podoba. Lepsza noga prawa, słabsza oceniona na 3 gwiazdki, sztuczki na 2. Był kupiony za 600 monet, niebagatelna suma, ale no cóż, myślę, że uda się tutaj dużo nim zdziałać. Przede wszystkim ma bardzo fajne tempo, dobrą fizyczność i fajną obronę. Mam nadzieję, że przede wszystkim wpisze się fajnie w
zgranie tutaj z Timote Kołodziejczakiem i z Antonio Adanem, a resztę składu będziemy umacniać w miarę punktacji. Przypomnę tylko, że został nam jeden punkt, wyzerowała się nam klasyfikacja punktowa, więc ruszajmy. O kurde. No skład, powiem tak szczerze, trochę porządny. Ajajajajaj, chciałem pominąć. Ajajajajaj, chciałem pominąć, kurczę, i za dwa razy nacisnąłem. O cholera. No to się zaczyna bardzo pięknie. W karierze można sobie pozwolić na takie rozegranie inne, w inny sposób. No tu niestety tego nie możemy zrobić. Griezmann, Adan. Kapusta. Kapustka. Mastur. Hachim Mastur, ajaj, przedar się, Mastur, Mastur! Aj, kurczę, nie sądziłem, że on się w ogóle tam przedrze, ale to panowanie nad piłką ma fenomenalne. Szczególnie to utrzymanie się przy piłce, pomimo tego, że jest, no, naprawdę drobnych rozmiarów Mastur. Kapustka, wrzutka w pole karne, Milik! I trap. O, mój rywal gra strasznie czytelnie, nie używa żadnych sztuczek, co... jest dla mnie ułatwieniem, aczkolwiek z drugiej strony gra prostymi środkami. Milik, Milik. Dobrze, Arkadiusz, Milik, Milik. Wrzutka w pole karne, Pawłowski. Niestety nic z tego. Koniec pierwszej połowy, stracona bramka w bardzo prosty, głupi sposób. No rywal inaczej nam nie zaszkodził. No i przegrywamy. Tyle mogę na swoje usprawiedliwienie powiedzieć. Tymczasem jest Milik. Milik, ale był faulowany, niestety sędzia nie widział. Andy King. King, oj, jest rzut karny, ależ się spóźnił. To chyba Kurzawa, a to oznacza... nie, to jest... Nigolow? Milik, 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 ale broni bramkarz. No nie, no kurczę, to trzeba było po ziemi łotać. Taki... ach, kur... fajć. Wow, ależ tego nie trafił. Dawaj Pawłowski, dawaj Milik, kurde, musimy to ugrać, panowie. Nie ma spalonego. Ntep. Ntep. Adam, pięknie. 75. minuta meczu. Dawaj, w drugą stronę lecimy. Oj, oj, oj. To jest kartka, panie sędzio. Czerwona kartka dla Blesa Matuidiego, ale w jakimż to momencie. Oj, 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 jest Adan. Dawaj do przodu, panie. Dawaj, 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 dawaj. Dawaj, jest. Mastur. Dawaj na Milika, jest Milik. Arkadiusz Milik. Jedzie od połowy sam Milik. Milik, Milik, Milik. Nie wpadło. Mastur. Hachim, no zrób coś. King. Nie, no nie. Nie wierzę w to. Kurwa, przegram mecz po takiej bramce. Ale jeszcze będzie sweaty. To jest kurwa dramat. To jest dramat, kurde! Może po prostu powinienem już zakończyć tę serię, nie wiem. Koniec meczu, ja się zastanawiam. Na koniec odcinka poruszę ten temat, bo to jest po prostu dramat. Ten mecz był po prostu ukazaniem, jak słabo gram i jak straciłem formę. Dobra, lećmy dalej. Coraz ciekawiej się zaczyna w tej szóstej lidze robić. Akahoshi. Aka, może coś tutaj zdziała. Akahoshi, wrzutka w pole karne! No nie przejął tego Ije. Nie śkubnął tego głową, bo jakby to śkubnął, to może by coś z tego było. Pyk, klepka, klepka, Akahoshi. Akahoshi do Kuna Kun. Kun do Milika, Milik! No ale Thibaut Courtois już tu broni. Akahoshi do Pawłowskiego, Pawłowski. Jest Akahoshi, jest Pawłowski, Pawłowski! W końcu bramka, no kurczę, tyle trzeba było czekać. Łoch, trzeci mecz dziś, dopiero pierwsza bramka. Nareszcie chłopaki pokazaliście jajka, że macie i że potraficie grać. Super.
Ach, kurczę, cieszę się z tej bramki niesamowicie. W końcu jakieś przełamanie. Akahoshi do Pawłowskiego i mamy gola. Zacząć z powrotem grać w FIFA. Pawłowski, jest Pawłowski, jest Mastur, Mastur! Bramka na 2-0, haki Mastur! Pięknie, w końcu wlewa nadzieję w nasze serca nasza drużyna Hachim Mastur pięknym strzałem zza pola karnego powiększa wynik na 2-0. Piłka teraz na Milika, ależ kurczę, tutaj takie wymuszone było to podanie, jest Hachim Mastur. Dobrze, piłka do Arkadiusza Milika, Milik! Poprzeczka, ale i tak był na spalonym. Dobra, jest pięknie i koniec pierwszej połowy. Ten mecz mogę uznać jak na razie na plus tę połowę. Bardzo fajna, ofensywna gra w naszym wykonaniu. Akahoshi do Pawłowskiego, Bartłomiej Pawłowski. Jest piękny ball roll, znaczy ten, berba spin, Pawłowski, KUN! Obok bramki, oj. Piłka do Williana, ale tutaj może się zaraz wszystko zmienić. William Cazorla! A moja obrona dostaje wylew. Ja pierniczę, co tutaj się stało? Daniel Staric. Cazorla! William! Ależ ratunek teraz, kurczę, w ostatniej chwili. Obrońca ze słupka wybił po prostu tę piłkę z bramki. Adan i mamy spalony. I znowu Mastur. Mastur. Hopa, Mastur do Pawłowskiego. Pawłowski obok bramki. Patrzcie, jakich sytuacji nie wykorzystujemy. Pięknie wyleczony tutaj Cazorla znowu. Znaczy to nie był nawet chyba Cazorla. Tymczasem nie. Adan. No, w piękny sposób teraz, kurczę. Wyciągamy te... Tę najgroźniejszą, mam nadzieję, sytuację. William, biegaj za nim, Milik. Nie ma nikogo na bramce. Trzeba to, kurczę, skrzętnie wykorzystać, Arkadiusz. No nie, sędzia, kończ, waść. Ale jest Adan i chyba będzie to pierwsze zwycięstwo dziś, które daje nam nadzieję. Tak jest. Jest pierwsze zwycięstwo, które daje nam nadzieję na odpalenie i ucieknięcie z tej ligi. Potrzebujemy jeszcze 5 zwycięstw. Mam nadzieję, że uda nam się to zrealizować w najbliższych 2 odcinkach. Niemniej jednak, chciałem poruszyć jeszcze jedną sprawę. Najpierw sprawdźmy, czy Milik jakieś asysty. Nie. Mamy 3 punkty wreszcie. Do naszej klasyfikacji wpływają 2 punkty, co daje nam, że mamy 3 punkty w naszej klasyfikacji, tak samo jak i w ogólnym rankingu punktowym. A żeby już coś jeszcze wyjaśnić, bo miałem przed chwilą o tym dodać. Zastanawiam się nad tym, czy nie skończyć po tym sezonie, jeżeli nie uda się awansować, nie zakończyć serii. No jeżeli będziecie chcieli, to rozpoczniemy nową drogę do gwiazd, ale z inną gwiazdą i zaczniemy znowu od 10 ligi. Dajcie mi znać, to bardzo ważne. Fajnie by było, jeżeli byście napisali w komentarzu, czy chcecie, aby tak to wyglądało, że jeżeli nie awansujemy po raz trzeci, to kończymy serię. I to by było na tyle i za jakiś tydzień rozpoczniemy serię nową gwiazdą. Ja już bym nawet gwiazdę miał, aczkolwiek możecie też pisać w komentarzach, jeżeli wam się pomysł spodoba, bo kolejna seria, jeżeli byście chcieli drugą serię Drogi do Gwiazd, no to będzie właśnie robiona w ten sposób, że jeżeli 3 razy nie awansujemy z jednej ligi, to seria po prostu się będzie kończyć. Z mojej strony to tyle, jeszcze raz zachęcam was do polubienia filmu, udostępnienia, subskrybowania i skomentowania przede wszystkim. Mam nadzieję, że będzie jakiś ruch w komentarzach. No i oczywiście o te łapki, jeżeli oglądasz film, co ci szkodzi? Zostaw łapę, to pomaga i motywuje. Dziś jeszcze zobaczycie karierę, a jutro odpalamy Copa America Draft. Także dzięki jeszcze raz za uwagę. Trzymajcie się, do usłyszenia w następnych odcinkach na moim kanale. Cześć!